Witam ryby w Waszym czytaniu całorocznym na rok 2019. Czytanie będzie zapewne również rezonować z wszystkimi, którzy mają ascendent w rybach, czyli tak zwany znak wschodzący. I zapraszam oczywiście wszystkich, którzy mają mocno obsadzone ryby w horoskopie, bo może się okazać, że ta sytuacja również i z Wami rezonuje. Możecie oczywiście to sprawdzić, w jakich znakach macie planety. Zapoznajcie się ze stroną w opisie. Wystarczy wejść w zakładkę wykresu urodzeniowego, wpisać datę urodzenia wraz z godziną, wtedy poznacie właśnie ascendent. Ale przede wszystkim dowiecie się, gdzie macie planety osobiste i naprawdę warto to sprawdzić. Dobrze, ryby. Okazuje się, że nie tylko wodniki mają trudny okres. Wy też. I uświadomiliście sobie już to, co najgorsze. I oczywiście, no, wiąże to się z ogromnym bólem. Dziesiątka mieczy w tle, tak? Czyli ciosy w plecy. Najprawdopodobniej osoba, która te ciosy Wam zadaje, to jest Wasz partner albo ktoś z rodziny. No i w Waszym umyśle już poniekąd się zadziało, ale cały ten rok będzie rokiem ogromnych przemyśleń. Przede wszystkim ja interpretuję tę energię jako całkowity koniec złudzeń, to znaczy w tym kierunku powinniście przede wszystkim pójść, gdybym miała Wam tutaj coś doradzić. Bo póki co, no to Wy jeszcze się tutaj cały czas nad decyzją zastanawiacie. Jest to oczywiście związane z wpływami z zewnątrz, z lekcją z przeszłości. Uważam, że ta przeszłość powinna się kończyć. Uważam, że ona już kona, ale zastanawiacie się oczywiście cały czas nad przyszłością i to z takim lękiem, niestety. Gdzieś ta nadzieja się w Was tli. I na początku tego roku, no, wchodzicie z tą iskierką nadziei. I podobnie jak u wodników, to jest transformacja, to jest potencjał na bardzo duże zmiany, na drogę ku oświeceniu nawet, na wstąpienie na duchową ścieżkę. To jest konkretny boom dla Was, ryby, zrównoważenie trudów codziennych z aspektami wewnętrznymi. Pogodzenie tego wszystkiego. I kochani, wydawałoby się, że całkiem nieźle sobie poradzicie, bo mamy asa buław. Więc nie macie zamiaru się poddawać. Asa buław to jest odwaga. To jest, zobaczcie, no to jest skarb, którego chroni smok, smoczy ogień, powstanie energii, inwencji i wiele możliwości, których Wy macie świadomość i nad którymi rozmyślacie. Bardzo się cieszę, że ta energia się pojawia, no bo to może być siła do zakończenia toksycznych relacji. Bo mieliście do czynienia niewątpliwie z takimi relacjami, gdzie było mnóstwo wyzwań. I uważam, że Wy już te wyzwania pokonałyście. Pokonałyście wszelkie demony, bądź pokonaliście wszelkie demony, upory. Tylko że widzę w tym rozkładzie, że one będą cały czas wracać, ale nie muszą. Nie muszą, ryby. Jest szansa, żeby się uporać z tym do końca. Czas na zagojenie tych ran przyjdzie.
Mamy kartę sądu ostatecznego. I ja to ewidentnie postrzegam jako zmierzenie się z przeszłością, bądź właśnie przede wszystkim tą toksyczną relacją, z jaką tutaj macie cały czas do czynienia. Będziecie osądzać, będziecie decydować, wybierać drogę. I to domknięcie naprawdę nie będzie dla Was łatwe. Większość z Was ma tutaj do czynienia z ciężką relacją karmiczną, którą oczywiście albo należy osądzić, albo wskrzesić na nowo. Ale ja widzę, że to jest relacja, która już dawno umarła, dlatego wskrzesić na nowo. Widać to, tak? I no cóż, sąd ostateczny to jest odkupienie, to jest pokuta. Co za tym idzie? No oczywiście przebaczenie. Bardzo ważny aspekt dla duszy, tak? Dla Waszych związków. I głęboka właśnie za tym idzie transformacja. Anioł na karcie. On pomaga w tym przebudzeniu. To jest uświadomienie sobie konsekwencji i czynów Waszych i Waszego partnera. No to nie jest czytanie partnerskie, ale tutaj zapewne chodzi o związek. O przebudzenie, o wyzwolenie. I uważam, ryby, że jak zwykle, no pokażecie dobre serce, pokażecie szczerość. Jest to wszystko tłumaczone dziesiątką wody i jest to wszystko tłumaczone kartą miłosną. Więc chodzi tu o Waszą rodzinę. Jest to związane z wielką troską. Chodzi o Wasze dzieci, jeżeli macie. I macie do podjęcia ważną decyzję. I uważam, że do marca podejmiecie taką decyzję, jeżeli chodzi o te kwestie rodzinne. Natomiast w kwietniu z przemyślenia znowu analiza, emocjonalny roller coaster. Rozmyślanie nad pewną iluzją, nad marzeniami, bo księżyc w tarocie, moi drodzy, no to jest symbolika pewnego złudzenia. Miejcie to, ryby, na uwadze, bo ja uważam, że to powinien być całkowity koniec złudzeń. Natomiast to, jak mi się te karty tutaj układają dalej, czyli to jest diabeł. To jest dwójka mieczy. Wieża. Odwrócona dziewiątka denarów i dziewiątka mieczy. Kochani, to nie jest nic dobrego. Niestety. Nie wygląda to za dobrze. Wygląda to na to, że będziecie znowu wracać do wszystkiego tego, co toksyczne. Macie problem z samotnością, ryby, bardzo duży. I szkoda, bo jest tutaj ten potencjał na transformację. I pustelnik Was do tego nawołuje, tak? Z talii anielskiej, z tarota anielskiego. No, nawołuję, aby podążać tą ścieżką duchową, odkryć swoje piękne wnętrze i wsłuchać się w głębie siebie. Uważajcie, kurczę, w maju, bo ta relacja znowu może Was niestety pociągnąć. Znowu zaczniecie się łudzić. Będziecie przechodzić kolejny raz przez manipulacje, a ja nie mówię, że tego nie da się uniknąć. Bo to są tylko energie, z którymi wypadałoby pracować.
a jest dużo, bardzo dużo tej ciężkiej energii dla Was, ryby. Niestety, okres od kwietnia do czerwca to jest okres zaślepienia, ograniczenia, tak jakby... No, w marcu tutaj podejmujecie jakąś decyzję, ale pomimo tego dalej zastanawiacie się, dalej zatracacie się w swoich złudzeniach i po prostu no, znowu możecie wrócić do punktu wyjścia, czyli wyjść do tego bólu i cierpienia. Zresztą mamy dziesiątkę mieczy w tle. Dwójka mieczy. Czyli znowu, stawanie w obliczu decyzji, no niezwykle trudnej, może to wskazywać na jakieś takie doraźne rozwiązanie. Tu mi znowu brakuje tego ognia, który pojawił się na początku roku. On zniknie przez te złudzenia. Będziecie szukać, żeby cały czas kompromisu z tą osobą, ale tu się nie da. Tu się naprawdę nie da, ryby, zbyt wiele osiągnąć. Zajmijcie się swoim wnętrzem, a nie cały czas demonami tej osoby. Bo jesteście przytłoczeni problemami tej osoby. Pomimo że to światło wokół Was jest, ono się pojawia i znika przez tą toksyczną energię partnera. Cyklicznie powtarzające się te same błędy, będziecie się budzić i zasypiać na nowo. Marzec jest decyzja, potem maj powrót, czerwiec kompromis, no i w lipcu znowu się obudzicie, znowu będziecie kończyć te relacje. Ryby, czy tu naprawdę muszą być takie energie? To tak jakbyście, słuchajcie, wybudowali dom, który stoi na cienkich filarach i jest osaczony ogromnymi górami, które mogą za chwilę się osunąć. Zawalić Wam to, co zbudowaliście. Naprawdę, Wy macie takie relacje, w których... wszystko może się zmienić przez jakiś głupi szczegół czy czynnik. Dosłownie się może to wszystko zawalić. I albo znajdziecie siłę do zmiany, albo będziecie zdani na łaskę tych destruktywnych sił. I ja to samo wodnikom mówiłam w czytaniu. Odwrócona szóstka denarów, która oznacza zazdrość, chciwość. Może być tak, że Wasz partner chce Was przekupić. Naprawdę widzę, że dzieją się w tej relacji cyrki, bo to głównie chodzi o związek w tym czytaniu i to jest pewne. Krucha ta relacja jest, strasznie, strasznie krucha. A kochani, tutaj jest rozwiązanie. Macie okazję wyruszyć w cudowną duchową podróż. Czas spędzony w samotności to może być naprawdę cudowny czas. I jeżeli Wy zechcecie się wsłuchać w swój wewnętrzny głos, zaczniecie medytować i zechcecie dojrzeć tą ścieżkę oświecenia, zechcecie dojrzeć światło, tak? Czas zaprzyjaźnienia się ze swoim wnętrzem, bo najpierw to trzeba się zaprzyjaźnić. Już nie mówię o tym, żebyście ryby, bo wy ryby doskonale potraficie kochać innych. Oj, doskonale potraficie kochać innych. Ale co z miłością do Was samych? Ale na początek sam chociaż zaprzyjaźnijcie się z tym swoim wnętrzem. Wy widzicie w ogóle swoje serce? Czujecie się dobrze w swoim towarzystwie? Kurczę, istnieje zasadnicza różnica pomiędzy
pomiędzy byciu samym a byciu samotnym. Nie trzeba być w życiu samotnym. To, że czasami się zostaje samemu, nie musi to oznaczać takiej bolesnej samotności, tak? Może to oznaczać właśnie duchowe nauki. Wyciągnięcia mądrej lekcji z tego wszystkiego. No chyba nadszedł właśnie na to na właściwy czas. Ten 2019 rok jest rokiem dla Was, Waszej duchowej ścieżki. Odnajdźcie w końcu tę duchową mądrość. Naprawdę, to jest bardzo istotne i to jest jedyne, co może Wam tak naprawdę pomóc. Zabezpieczyć swoje wnętrze. Odrzucić te problemy, te troski. Skoncentrujcie się na własnej duszy, bo ona się domaga zainteresowania rybki. Odizolujcie się od tego wszystkiego. Spróbujcie pobyć właśnie takim pustelnikiem. Wasza dusza tego potrzebuje, poznania samego siebie, potrzeb. Nie zadręczajcie się już tak. Spójrzcie z dystansu, oceńcie realnie i polubcie siebie. Najpierw chociaż polubcie siebie. Bo jak możecie kochać innych? Bo ta relacja będzie toksyczna, dopóki Wy nie zaprzyjaźnicie się, chociaż nie zaprzyjaźnicie się z własnym wnętrzem. Nie obawiajcie się, że czas, który spędzicie samotnie na przemyślenia, tak, w odosobnieniu, że to będzie czas stracony. Czasem właśnie tak jest, że zwycięstwo należy wygłuć w samotności. Zanalizować wszystko, przeanalizować, przemyśleć w spokoju, tak? Bo w takim chaosie, w takim toksycznym środowisku będziecie popełniać, no niestety, cały czas te same błędy. A jeżeli zrobicie tak, jak tutaj radzi pustelnik, to pod koniec roku no, będzie jakieś światełko w tunelu. Możecie już zacząć od tego marca, gdy podejmiecie tę decyzję, tak? Bo no, ja wiem, że to nie są sprawy łatwe i że od razu takich decyzji pochopnych się nie podejmuje. Ale po co się cały rok męczyć, zadręczać? Wy ryby, kurczę, tak lubicie, no. Lubicie się tak dręczyć. Przede wszystkim to Wy za dużo na siebie bierzecie. Ta dziewiątka mieczy, znowu demony, a to nie są Wasze demony. Niestety, no nie uważam, żeby to były Wasze demony. To są czyjeś energie. Ta karta jest taka upiorna. Dziewiątka mieczy wisi Wam nad głową. Same upiory, lęki. A miejcie odwagę zejść do swoich prawdziwych, najskrytszych marzeń. Mamy tutaj później, mamy tego króla kielichów, no to też dobrze nam wróży, tak? I mamy trójkę buław. Trójkę kielichów, no tutaj jest, jeżeli się uporacie z tym wszystkim, tylko że po co znowu wracać do tej toksycznej energii? No to jest takie, no mówię, cyklicznie powtarzające się błędne koło. No, a trójka buław, no jest to piękna karta, która nam mówi o tym, że niebo jest granicą i jest to potencjał, ale niestety kręcenie się w kółko w tym czytaniu strasznie widać. Trójka kielichów, no już jakaś lepsza energia, mówiąca nam o cieszeniu się, radowaniu chwilą obecną.
No ale to, co po drodze się, kochani, dzieje, tutaj jest 50 na 50, tak? Pół na pół tych energii dobrych, no a druga połowa to są energie bardzo ciężkie. Natomiast karty anielskie dają nam tutaj bardzo fajne, konkretne rady. Jeżeli zechcecie pobyć trochę w samotności ze swoim wnętrzem, nie bać się tych przemyśleń, bo nie ma czego. I to naprawdę może zakończyć się sukcesem. Jeżeli tylko zaprzyjaźniecie się z waszym wnętrzem. Bo ciężka praca ciężką pracą, tak? I planowanie, i zmaganie się z tymi trudami codziennymi. Ale będzie nagroda, kochani. Podejdźcie do tego wszystkiego z pasją. Bo w was jest naprawdę potencjał, ogromny potencjał. Trójka ziemi, tak? Karta kreatywności. Energia bardzo kreatywna. Czyli mówi nam o tym, że wy macie potencjał i możecie naprawdę wiele zdziałać. Karta okazji od aniołów, tak? No anioły tutaj bardzo, bardzo, bardzo wspierają. Tak? Dając na końcu kartę mówiącą o tym, że ta sytuacja może się polepszyć. Ale od was to zależy, czy wybierzecie tę energię toksyczną, czy tę energię oświecającą. I kochani, no na tym bym zakończyła to czytanie. Wierzcie w to, że rzeczywiście istnieje coś lepszego i przestańcie już się tak rybki zadręczać. Życzę wam powodzenia i mocno was wspieram. Jeżeli ktoś potrzebuje kontaktu indywidualnego, to zapraszam. Do usłyszenia.